Niech Pan Bóg ześle Wam pomoc z tego miejsca świętego, niech Was wspiera z nieba, niech Wam udzieli, czego w sercu pragniecie. To wezwanie, to modlitwa, która teraz wznosi się do Pana Boga, gdy Paulina i Adam stają tutaj przed ołtarzem Chrystusa, aby wypowiedzieć ważne słowa. Te słowa są potwierdzeniem, że chcą razem zdawać egzamin życia, razem podejmować trud wierności, miłości, uczciwości, razem, ale w tym razem ma być również Jezus Chrystus. To zrobimy sobie małe konkursy, małe egzaminy. Ja najpierw zostałem sprawdzony, ponieważ otrzymałem do liturgii słowa czytanie i Ewangelię. Później sprawdzimy, na ile będę mógł podołać temu egzaminowi. Ale najpierw mam pytania do Adama i Pauliny. Adamie, czy jesteś szczęśliwy? Paulino, czy jesteś szczęśliwa? Adamie, czy chcesz być szczęśliwy? Paulino, czy chcesz być szczęśliwa? To teraz sięgniemy do ludzkiej mądrości, przysłowie skandynawskie, a każde przysłowie zawiera pewną mądrość ludzką. Mówi, jeżeli chcesz być szczęśliwy, jeżeli chcesz być szczęśliwa, to się nie żeń, to nie wychodź za mąż. Ja was teraz zostawiam z tym, z tą mądrością, a jednocześnie zniosę modlitwy. Pierwszy egzamin zdany, Adam i Paulina pozostali. Chcą jednak iść dalej, bo są świadomi tego, że ten konkurs był podchwytliwy, bo oni już wybrali sobie pierwsze czytanie, w którym już w pierwszym zdaniu mają odpowiedź na to pytanie, na tą ludzką mądrość, na to ludzkie przysłowie, które jest pewną mądrością, ale Pismo Święte podpowiada, szczęśliwy mąż, który ma dobrą żonę, dobra żona radować będzie męża. Dobra żona to dobra część dziedzictwa. Jest słowo szczęśliwy. Jest zapewnienie o szczęściu, które można otrzymać. Ale jest warunek, aby być szczęśliwym w małżeństwie. Nie można powiedzieć, że to ja mam być szczęśliwy. Albo że to on, albo ona ma być szczęśliwy. Mamy być razem szczęśliwi. I wtedy to ludzkie przysłowie traci swoje znaczenie, bo ludzka mądrość często sprowadza się do jednostki, do mnie. Jak ja sobie ułożę życie, aby być szczęśliwym. Bóg troszeczkę inaczej układa, troszeczkę inaczej pragnie prowadzić ludzkie życie, żeby żaden człowiek nie był sam, żeby żaden człowiek nie był samotny. Sam wskazuje, że chce być we wspólnocie. Trójca Święta, która patronuje naszej parafii, przypomina o miłości. Miłości, która jest w Bogu i tej miłości, która chce spływać na wszystkich ludzi. Trzeba ją brać. Brać i to w obfitości. A jednocześnie uczyć się budować te mniejsze i większe wspólnoty. Adam i Paulina, stając teraz przed ołtarzem, chcą, aby ich droga, do tej pory dwie drogi, aby te drogi się połączyły, aby zapaliło się światło przez sakramentu małżeństwa, a przez to, aby ich dążenie do nieba, ich dążenie do zbawienia, ich dążenie do szczęścia było połączone z jedną drogą. Oto Adam nie może być szczęśliwy, jeżeli Paulina nie będzie szczęśliwa. I Paulina nie będzie szczęśliwa, jeżeli Adam nie będzie szczęśliwy.
Więc zadanie od Pana Boga. Macie być szczęśliwi. Wzajemnie dla siebie troszczyć się o to szczęście. I Pan Bóg daje podpowiedź, jak to uczynić. Zadanie uczniów jest proste. Macie być solą ziemi i światłem świata. Co to znaczy? Sól służy po pierwsze do tego, aby pokarm miał swój smak, jednocześnie, aby pokarm miał swoją trwałość. No, tak samo ma być z małżeństwem. To nie jest coś na chwilę. Małżeństwo ma mieć swój smak, ale ma również mieć trwałość. Tak jak pięknie dzisiaj Ewangelia powiedziała, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Trzeba troszczyć się o tą trwałość, nierozerwalność. Kiedy tak będzie? Kiedy będziecie trwali w świetle. W świetle Bożej łaski, w świetle Bożej miłości, ale również wzajemnej miłości, którą dajecie z siebie, z całych sił, z całych zdolności, z całych swoich sił, aby wzajemnie być dla siebie. Otrzymujecie tutaj na tą drogę taką pomoc. Najpierw Słowo Boże. Słowo Boże, które zostało spisane już przed wiekami. Wielu mówi, dawno nieaktualne, dawno przestarzałe. Ale o wielu rzeczach tak ludzie mówią, że nieaktualne i przestarzałe. A tymczasem jest wciąż aktualne. Dlatego, kto w nim znajdzie siłę, pomoc, kto zechce nim się modlić, kto zechce z nim rozmawiać z Bogiem o sobie, o swoim życiu. W tym przypadku możecie rozmawiać z Panem Bogiem przez Słowo Boże o swoim małżeństwie. Otrzymujecie wzór świętej rodziny Maryi, Józefa i Jezusa. Aby nie zapomnieć, że w miłości między mężczyzną i kobietą jest jeszcze ktoś. Jest sam Jezus. On nie tylko wam pobłogosławi. On nie tylko złączy was sakramentem jako łaską, widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, która spływa z nieba. On chce prawdziwie być z wami i o nim macie nie zapominać, bo wtedy w małżeństwie będzie kogoś brakowało. Chrystus chce, abyście pamiętali o sobie. I wreszcie trzeci dar to dla mnie tajemnica. Sam się z ministrantami zastanawiałem, co to jest. Widzę z daleka serduszko, ale zawsze trzeba pamiętać, że zostaje jakaś tajemnica. Każde małżeństwo jest wielką tajemnicą, więc nie myślcie, że już wszystko wiecie. Więc nie myślcie, że już największe szczęście otrzymaliście. Nie, wszystko przed wami po trochu, ale razem, wśród radości i wśród przeciwności. To teraz powstańcie.